Dzień dobry, witamy, serdecznie zapraszamy wszystkich was do zabawy. Śpiewamy razem tak. Dość mocno dzisiaj zaczynamy takim wystrzałem w postaci zespołu Moja Połowa, a utwór to Trzy Gwiazdki. Płyta z 2016 roku z przytupem, ponieważ obecne rządy sobie raczej z nas już raczą kpić w żywe oczy, ale o tym powiemy sobie w naszym dalszym serwisie informacyjnym. Już za chwilkę zresztą będę mógł dać upust swojej złości i wy również. Zapraszam na radiowy czat oraz do przesyłania wiadomości poprzez panel pozdrowień. Wszystko znajdziecie na www.radiounderground.org. A ja witam się z wami bardzo punkowo. Z tej strony Adam. Rozpoczynamy 435. audycję Punkowe Przedszkole. Teoretycznie ostatnią w tym 2020 roku. Wydanie świąteczne. Główny temat za godzinkę. Dość luźny, abyśmy też odrobinę odpoczęli od tego, co się obecnie dzieje. Temat główny. Niezwykłe tradycje świąteczne. W latach poprzednich mieliśmy podobne zagadnienia, rozważania przy okazji Wielkanocy oraz Halloween, ale jeszcze wydaje mi się, że nigdy nie były poruszane dziwne tradycje świąteczne na świecie, więc tym razem to nadrobimy. A mówię, że prawdopodobnie będzie to ostatnia audycja, ponieważ taki był plan, ale w związku z coraz większymi obostrzeniami, no to zobaczymy, jak to będzie. Sytuacja jest rozwojowa. Jeżeli nie uda mi się dotrzeć do domu, to będzie to dość przykra sprawa. Tam wiele płyt czeka na recenzję, unboxing, więc liczyłem na to, że uda się to zrobić, no ale zobaczymy, co pokaże sytuacja. Jeżeli nie uda się dotrzeć do domu, no to w takim razie kolejne audycje będą i będę was o tym informował na radiowym Facebooku. No a teraz przypominam, że dwie pierwsze godziny naszego spotkania są nagrywane, zostaną udostępnione na kanale YouTube Punkowe Radio Underground. Linki również wrzucam na Facebooka i mój nieustanny apel, abyście subskrybowali nas tam na Facebooku. Też coś codziennie się pojawia nowego, nie tylko ze świata muzyki. Ostatnio furorę zrobiło zdjęcie księdza, który ładuje wino z gwinta na zakrystii podczas mszy i się okazało, że pochodzi z filmu o nieskończoności Roya Andersona. Tak więc mimo to myślę, że ciekawe wątki wrzucamy. Tak czy inaczej zajrzyjcie, przekonajcie się sami, czy warto, a ja będę niesamowicie wdzięczny za każde udostępnione informacje, polubienie, bo to naprawdę pozwala nam dotrzeć do
większego grona osób nam podobnych. A to chyba dobrze, jak jest nas coraz więcej tutaj, bo jest po prostu wtedy weselej. Za chwilkę serwis informacyjny, wydarzenia z kraju, później nowości ze sceny. Zatem zanim do nich przejdziemy, to jeszcze raz zagra grupa Moja Połowa z utworem Księga Rodzaju Męskiego. Genialny tekst. Posłuchajcie, a ja jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak właśnie brzmi kapela Moja Połowa, utwór Księga Rodzaju Męskiego, album z 2016 roku. Polecam ten zespół, a ja zerkam w takim razie na czat. Tutaj już obecni są Igor, Kastor, Malutka, Marcin251, Mona, Olka i chyba ktoś tu się ukrywa też pod mniej znanym nickiem. Dobrze, na panelu pozdrowień. Bełkot z Danii, witaj Adam, pozdrawiam słuchaczy. My już są. Jebać PiS. Jebać PiS? Tak napisał, jebać PiS. Dobrze, jak trzeba, to trzeba. Moi drodzy, właśnie a propos PiSu, to informacje czas zacząć. Informacje głównie z kraju dzisiaj będą. Jak wspomniałem, będzie o PiS sporo. Tym razem szukają pieniędzy. Zaczynają zastanawiać się, jak w ogóle poradzić sobie z trwającym kryzysem. I nawet do pomysłów rządzących dołączył postulat lewicy gospodarczej, czyli opodatkowania najwięcej zarabiających. Zobaczymy, jak to będzie. Jednak pytanie główne, które zadają sobie obecnie wszyscy, to czy wyrok na kobiety zostanie opublikowany w Wigilię, czy Morawiecki chce podpalić Polskę, to się przekonamy pewnie już za kilka dni. Rząd wyraźnie liczy, że no kiedy jak kiedy, ale w okresie przedświątecznym i świątecznym masowych różnych obowiązków, no że protestów nie będzie, że ludzie będą zbyt zajęci, a później wiadomo, mamy narodową kwarantannę, niezwykłą kwarantannę, narodową.
słusznie gdzieś tam w internecie krąży pewne ciekawe zdjęcie, że to jak mamy narodową kwarantannę, to mamy się przebrać w stroje husarów i tak siedzieć w domu jak husarzy, no bo narodowa. No zobaczymy, zobaczymy co czas pokaże. Dalej lecimy. Kilka dni temu w wielu miastach w Polsce zawisły plakaty z grafiką przedstawiającą dziecko w macicy w kształcie serca, powieszone przez Fundację Nasze Dzieci. Oczywiście o czym informowała Straż Narodowa na swoim profilu. Okazuje się, że autorka prac odcina się od użycia jej w tym kontekście i jasno odpowiada, że zakaz wyboru to okrucieństwo wobec kobiet. Katrinę Glaskowa, rosyjska graficzka, kilka dni temu dowiedziała się, że jej praca została użyta przez Fundację Nasze Dzieci do celów propagandy pro-life. Tak jak wspomniałem, plakaty zawisły w wielu miastach w Polsce. Kampania kosztowała niemało. No, artystka przyznała, że jej prace są dostępne w sieci na rozmaitych licencjach i każdy może sobie taki obraz do wykorzystania do różnych plakatów kupić, tak? No, ale była zaskoczona użyciem swojej pracy przez organizację, która odbiera kobietom podmiotowość i możliwość wyboru, a o całej sprawie jeszcze niedawno nie miała pojęcia. Lecimy dalej. Minister rodziny napisała ostatnio o protestujących kobietach bezmózgie dzikuski. Minister Maląg zarzeka się, że to nie ona, że to hakerzy. No czy mówi prawdę? Czy minister mówi prawdę? Część ludzi szczerze w to powątpiewa. No ale się okazuje, że to może być teraz takie wygodne usprawiedliwienie. Zauważyliście? Jak coś nabiera rozgłosu, to ktoś mówi, to nie ja, to hakerzy. Tak więc to taka chyba nowa sztuczka pisowskich polityków. To pisanie tak skrajnie odrażających rzeczy, by potem twierdzić, że zostali zhakowani. A pamiętacie może skutki upojnej piątkowej nocy w wykonaniu Pawła Kukiza? To był 2018 rok. Polityk wtedy napisał, no, brzydkie treści, a potem obwieścił, że nie, to nie on, to był atak hakerski, a na końcu wreszcie przyznał, że po prostu upił się i takie są oto tego skutki. No, przynajmniej się przyznał do tego. No. A ostatnio byłem, jakoś tak wpadło mi w oko pewne zdjęcie wagi, takiej wagi, jak wchodzicie na nią, żeby się zważyć, takiej dość nowoczesnej, z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem, czarnej, czyli odblaskowej. I takie zdjęcie ponoć wrzucił Lech Wałęsa na siebie, na profil Lech Wałęsa na Facebooku. I wszystko byłoby okej, gdyby nie to, że w tej wadze odbijały się jego genitalia. I nie wiem, na ile to też może został zhakowany w takim razie, nie mam pojęcia. Ale warto zerknąć na profil Lech Wałęsa, może jeszcze to zdjęcie jest, ale nie radzę się przeglądać za bardzo. Dobrze, Aleksandrów Łódzki. Tam policja nie zostanie jakoś doceniona i opłacona. Aleksandrów już nie zapłaci policji. Jest to taki protest przeciwko brutalnym akcjom podczas strajku kobiet. Brawo dla radnych z Aleksandrowa Łódzkiego. No oczywiście dalsze są represje od reżimu PiS. Na przykład posłanka PiS ostatnio doniosła, że nauczyciel był na strajku kobiet. No i grozi mu teraz kolegium dyscyplinarne. Prześladowania polityczne trwają w najlepsze. Michał Sporoń uczy w technikum w Tarnowskich Górach i jak setki tysięcy innych obywateli uczestniczył w tych protestach antyrządowych w ostatnich tygodniach, no ale posłanka PiS go wypatrzyła, doniosła do kuratorium oświaty, napisała, że nauczyciel miał używać wulgarnego języka na wiecach i namawiać uczniów do udziału w protestach. Do nas został przyjęty, no i tak się toczy o to prawo i sprawiedliwość, tak? Więcej absurdów, na którą samą myśl zaciska mi się pięść albo odpala koktajl Mołotowa. W piątek, 18 grudnia, zostały zatrzymane 3 osoby za namalowanie motyla na krzyżu celtyckim. Czyli po prostu przerobili ten znak krzyża celtyckiego na motyla. Oczywiście policja w Śródmieściu natychmiast zareagowała i grupa 3 osób została zatrzymana. Nie na gorącym uczynku, ale nieco później. Mimo to policja twierdzi, że mają przy sobie farbę i szablon motyla, czyli to na pewno oni, a budynek to jest zabytek ten, który malowali. To nieważne najwyraźniej, że ktoś wcześniej namalował tam krzyż celtycki i nie mieli z tym problemu najmniejszego, a jak ktoś chce to zamalować, to już jest nagle
ogóle problem. No cóż, ponownie. Prawo i sprawiedliwość, kurwa. Dobra, lecimy dalej. Dwójka dzieciaków, po 16 lat każdy, też zostali złapani za, uwaga, naklejenie naklejki wlepki z 8 gwiazdami, czyli takie jebać PiS w gwiazdeczkach. Naklejka została naklejona na plakat na drzwiach od biura PiS w Malborku. I dzieciaki w sumie, no bo 16-letnie osoby, mają odpowiedzieć za ten czyn przed sądem. Tych nastolatków właśnie zatrzymała wcześniej policja, byli doprowadzeni na komisariat, przesłuchani. Tak więc słuchajcie, no też jak zawitam do tego kraju miodem i winem płynącym, to zaopatrzę się w dużą ilość wlepek. No i kolejny absurd. 2 lata więzienia za rzut jajkiem w drzwi kościoła grozi poznańskiej aktywistce. Dokładnie, zarzucenie jajkiem w drzwi kościoła. Poznańska policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie razem z żandarmerią wojskową, ponieważ został znieważony kościół garnizonowy. Drzwi zostały znieważone 3 jajkami rzuconymi 22 października podczas strajku kobiet. Więc tej pani za obrazy uczuć religijnych grożą 2 lata pozbawienia wolności i oczywiście też dodatkowe konsekwencje łącznie z utratą pracy. I za taki symboliczny gest. Znieważone zostały drzwi kościoła. Normalnie policja postawiona w stan gotowości. Pozostaje mi tylko powiedzieć taki krótki przekaz do władzy, że kiedyś to się skończy na pewno. I będziecie mieli wiele szczęścia, jeżeli to się skończy pokojowo, bo zacytuję koktajle Mołotowa, kiedyś wszyscy odpalimy, gdy nie wystarczą słowa, pokażemy jak walczymy. Plastikowe kule są humanitarne, można nimi walczyć, nie na stacji nielegalne. Plastikowe kule są humanitarne, tylko wysyłają je rządy totalitarne. Można nimi zwalczać demonstracje nielegalne. Plastikowe kule są humanitarne, tylko wysyłają je rządy totalitarne. Bardzo dobry utwór, oczywiście Leniwiec, Plastikowe kule, 2001 rok, kiedy pokazała się płyta Z tarczą lub na tarczy. Dobrze, zerkam na panel pozdrowień. Mareczek napisał, hej, pozdrawiam wszystkich serdecznie, jebać PiS i Konfederację. O, Szogun, Jaworzno, witam wszystkich i pozdrawiam. Pozdrawiam was również, cieszę się, że jesteście, że piszecie. Tak samo na czacie nas przybywa, brudna, malutka i jeszcze parę osób. Dobra, no to co, lecimy teraz z nowościami ze sceny i tutaj muszę ogłosić pewne sprostowanie dotyczące poprzedniej audycji oraz grupy Animals Function, o której to mówiłem i puszczałem nagranie z próby. Dokładnie to w zeszłą niedzielę na audycji 434 powiedziałem, że Animals Function
to połowa ekipy ProPublico Bono. Otóż to nieprawda. Robert napisał do mnie w tej sprawie. Jestem wam winny, więc sprostowanie dotyczące kapeli Animal Function z Londynu. Nikt tam z ProPublico Bono nie grał i nie gra. Więc to takie duże sprostowanie dla was. No, to zatem możemy już przejść do nowości ze sceny. Ostatnio bunt z ulicznego Pryszka, tam cały zespół pracuje nad nowym albumem i mi zdradzili co nieco szczegółów, że płyta w sumie będzie zawierała 10 utworów i ma ukazać się już w lutym. Akurat tak będzie moje urodziny w pobliżu, więc może też dostanę taki jeden egzemplarz. Wydawnictwo oczywiście Pasażer, nowa płyta ulicznego Pryszka luty, 10 utworów, płyta kompaktowa, ale też i płyta winylowa będzie dostępna. Jeżeli chodzi o więcej szczegółów, to może mogę wam jeszcze zdradzić to, że całkowicie nowych utworów będzie 4. 4 nowe utwory i 4 covery plus jeszcze 2 kawałki z wokalistą oryginalnym Detonatora BN, bo też tam gościnnie do nich zawitał, aczkolwiek nie wiem właśnie, czy w końcu te utwory będą, czy nie, to się dowiemy już na pewno niedługo. No ale tak, nowy materiał ulicznego Pryszka już w lutym, można sobie zanotować w kalendarzu. Niedawno pojawił się nowy kawałek wokalisty z grupy Zaczarowany Ołówek, zatytułowany Czuła piosenka o nieczułości. Jak dobrze kojarzę, to ten kawałek wykonuje on razem ze swoją żoną, a wideo to już w sumie udostępnialiśmy na radiowym Facebooku w poranki z Radiem Underground, ale jeszcze raz po prostu na audycji o tym informuję. Bardzo spokojny utwór. W sumie to możemy posłuchać przez chwilę, więc posłuchajmy Zaczarowany Ołówek, Czuła piosenka o nieczułości, spokojny kawałek, a potem lecimy z kolejnymi nowościami ze sceny. Nieczułości tyle, w naszych sercach tyle bólu dla siebie mamy. A to wszystko dlatego, że w niedzielę zaprosiłeś Zbyszka na karuzelę przy kościele w tamtą niedzielę. We'll be right back.
piosenki. Pamiętajcie Państwo, że nasz świat właśnie od czułości zależy. Zaczarowany ołówek. Czuła piosenka o nieczułości. No taki spokojny kawałek. Może to dobrze, wyciszyliśmy się przez chwilę, chociaż zastanowiliśmy się nad tym wszystkim, bo wcześniej sporo emocji. Dobrze, panel pozdrowień w takim razie zaatakuje. Zobaczę, co tutaj ktoś napisał, coś czy nie. Ale owszem, Szynka Drobiowa, witam wszystkich. Londyn się melduje, proszę bardzo. Witam, Szynka Drobiowa. No sporo teraz tam restrykcji. Świat znowu stanął na głowie. W Polsce również, w związku z tymi zakazem przemieszczania się. Mareczek na panelu. Adam, gdzie uderzasz na Sylwestra? Jakie plany? No myślę, że ciężko mieć plany obecnie. Tak jak wspomniałem, te zakazy przemieszczania się sugerują, że chyba utknę w jednym miejscu i żadnych, nawet chyba świąt nie będzie. Zobaczymy. Więc wszystko stoi pod znakiem zapytania. Najważniejsze, by też no, gdzieś tam się nie zarazić, ale no właśnie. Chyba wchodzimy w ten 2021 rok niezbyt ciekawie, ale hej, Ziemia dalej istnieje, kręci się, więc jeszcze nie jest tak źle, co? No, trzymajmy kciuki, że będzie dobrze, miejmy nadzieję. Dobrze, czas na mocniejsze dźwięki w takim razie. Niedawno wyszła długo oczekiwana płyta grupy Depresja. Materiał wydany pierwotnie w 1989 roku na kasecie, teraz na płycie CD. Płyta zawiera wkładkę ze zdjęciami i krótką historię zespołu. Depresję założyli Cheeta i Małpeć z Orzesza oraz Czarny i Jasiu z Rudy Śląskiej w styczniu 1988 roku. Pierwszy koncert zagrali w kwietniu tego 1988 roku w klubie Minus w Chorzowie. No a żywot zespołu nie był długi. Zdążyli zagrać kilkanaście koncertów, a nagrania zespołu można było usłyszeć na falach rozgłośni harcerskiej. Ostatni koncert dali wiosną 1990 roku. No i oczywiście teraz można powiedzieć, że wszystko to zostało wydane ponownie w świetnej jakości. Utwory w sumie 12 kawałków na płycie CD w cenie 30 zł. Także łapcie póki możecie na prezent, bo nakład limitowany i album rozchodzi się w szybkim tempie. Na przykład na Manufaktura Legenda zostały tylko dwie sztuki, a płytkę też znajdziecie na Allegro i pewnie można się zgłosić bezpośrednio do zespołu w tej sprawie. Często kapele, jak wznawiają jakieś nagrania, no to jest taka pewna obawa, jak to będzie zrealizowane, że czasami to nie brzmi dobrze, zwłaszcza na tych płytach kompaktowych, gdzie cyfrowa obróbka robi swoje i potrafi tak wyprać nagrania, wypłaszczyć je, są takie sztuczne. Ale muszę przyznać, że tutaj wszystko zostało zrealizowane jak należy. Klimat punkowy w 100% zachowany. Ale że żadne słowa i recenzje nie oddadzą muzyki, no to posłuchajmy w takiej razie tej starej Depresji, no ale na nowej płycie. Utwór Źle się dzieje. Depresja. Ciągle tylko strach.
Nieustane strajki, nieustane strajki, bezsensowny świat. Chociaż kręci się nieszczęsna ziemia i tak wszystko ginie, zginie z ciągnienia. Nie ma już nadziei, nie ma też przyszłości. Zaszczepiony człowiek, żyjący w zazdrości. Hej, chociaż kręci się nieszczęsna ziemia i tak wszystko ginie, zginie z ciągnienia. Nie ma już nadziei, nie ma też przyszłości. Zaszczepiony człowiek, żyjący w zazdrości. Grupa Depresja z nowego albumu Depresja na płycie kompaktowej. Kawałek Źle się dzieje. Malutka na czacie napisała, że na weselach też grali. No ja znam parę takich punkowych kapel, co sobie w ten sposób dorabiało, zresztą bardzo skutecznie, więc w sumie czemu nie, dopóki nie zmieniają się w Bayerful, chociaż no, miliony wtedy idą od państwa. No i coś innego muzycznie teraz. Czas na kolejny utwór. Utwór zatytułowany PSNW grupy AJKS i to jest singiel. Utwór z gatunku anarcho-rap. Przebudził się twórca AJKS, przebudziły go te złe czasy, które nastały, a on zawsze, powiem wam, że zawsze ma niesamowite teksty i też jest tak tym razem. Nowy kawałek zatytułowany PSNW, twórca AJKS występował również kiedyś pod pseudonimem 303, a w ogóle AJKS to jest skrót od A Jezusowi kazali spać. Na scenie jest już od 2008 roku, na swoim koncie ma wiele, wiele albumów. Świetny przekaz, tak więc posłuchajcie. Anarcho Rap, nowy kawałek AJKS, PSNW. Naprawdę ostatnio próbuję się nie wkurwiać, omijać cały jazgot i na każdego dunia wyjebane mieć. Słuchaj, to czasem niemożliwe, faszystowski opus władzy, marionetka, prezydent i lider ukryty, jak my w drugiej lice, jak killer paranoik, co czwartą noc już idzie z nosem i jednym głosem, kurwa bezapelacyjnie. Kaczyński, Morawiecki, żaden żywy stąd nie wyjdzie. Amen, zjawnia na ulicy, to już firma ochroniarska, cham mnie dostaje kurwicy. Na widok tego dreszka w stanie totalnej nerwicy, w stanie ludnotego tańca i powstanie paranie. Styczni jak szarańcza, budynki rządowe, katolickie miejsca kultu. A kurwy jak cyrowcy trzeba złapać już tu na kolana i chapać. Każdy z mołych nie boli bardziej dla kościele i patoli. To argumenty mamy twarde i kary surowe. Świecie skupione trwą wstrzały. Ewangelia utaplana w smelnie. Weź do cholery, przestań się przyglądać biednie. Lepiej kupuj ze stery. Nie ma miejsca na litość i sentymenty. Każdy żary swojej nienawiści. Policja komuś łamie rękę, a wszelkiej maści dziwki z tej okazji łatwo biegnie. I szybko cynicznie budują własny elektorat. Złapać związek, wrócić w dół i kurwy benzyną palać. Klub desperatów, terrorystów, samobójców. A, J, K, S. Twórcy dramatów, partycypanci smutku. A, J, K, S. Stawcy tematów życia i grząskich gruntów. A, J, K, S. Wylegania złości, kolebka buntu. A, J, K, S. Ostatnio próbuję się nie wkurwiać, ale jak nie reagować, gdy złośnika leci chujnia. Debilna i płaska deklaracja indolencji umysłowej. Nie plaskać młotem się w głowę jebi. Potem sprawdzenie, jak się nie stać na rozum, to przestań plecić u kolejnych. Słyszę to znowu, że nie ma pandemii. A jak wirusy przetrwały, to przenoszą jele fucking komuniści i pedały. Same łaki anarchiści, bo symbol nie brał na cover. Scena sama się wyczyści, no bo nie wszystko co nowe jest dobre. Bardzo dobre nie musi być stare, jest sedacja i tasak. No to kończymy
zrobimy kabaret. Odciąć to był w celu głupoci i niekonsekwencji. I naprawdę nie wiem czemu tacy myślą, że będą więcej. Gdy wyślą hejty, może włącz sobie donaty. Ideologia ścieku i moralność brudnej sierki. I coraz trudniej tu w niechęcie być najlepszym. Ryzyk broni Janiaka, to chowa zabawy z dziećmi pod dywan. Będę rzekał frustracji i niemocy. Mamy dosyć, czas kościelne kurwy pakować na stosy. Siobro i Czarnek, Finic i Donek w oczach. Pierdolisz prolajferskie uniesienia, mam dwie w oczach. Bo kiedy jest sygoza, to się opiekować łatwiej jak urodzi i owsi. To potem może zdychać na dnie. Soundtrack do szmania, podkład do picia w mordę. A, J, K, S. Nie było chrama, po latach zrobił comeback. A, J, K, S. Wszyscy od rana planują co najgorsze. A, J, K, S. Jestem jak Sarax, te septory są spokojne. A, J, K, S. Anarchistyczny rap, grupa AJKS i kawałek PSNW. Nowość. Nowość, singiel taki. Na panelu pozdrowień Karolina napisała: cześć Adamie, dzięki za depresję. No, oczywiście mam nadzieję, że nie chodzi tutaj o taką typową depresję, chociaż z dużej litery napisane wiadomo, że chodzi o zespół, który grał nieco wcześniej. Nie ma sprawy. Dobra, to lecimy dalej. No czasu niektórzy z nas może okazać się, że będą mieli bardzo dużo wkrótce, i zwłaszcza jeżeli jeszcze większe jakieś obostrzenia zostaną nałożone, co oznacza, że mamy czas na filmy. Ostatnio przeglądałem alterkino.net i okazuje się, że jest co oglądać, więc okres świąteczny można spożytkować, obejrzeć jakiś ciekawy dokument. Oczywiście nie mówię tutaj o Kevinie Sam w domu, tylko poważnych filmach dokumentalnych. W sumie mam dla was aż 6 propozycji filmowych, niektóre będę udostępniał na radiowym Facebooku. Wszystkie te filmy starałem się obejrzeć, więc będę mógł powiedzieć kilka słów odnośnie nich. Dzisiaj obejrzałem dokument francuski z 2019 roku. Oczywiście z polskim lektorem są wszystkie te filmy, więc nie będę się tu powtarzał. Pokolenie ekranów, chore pokolenie. I jest to w sumie, odnosi się to do tego, że wychowywanie dzieci i młodzieży odbywa się w sumie przed ekranami monitorów, smartfonów, tabletów. I film ten sprawdza, czy rzeczywiście jest zagrożenie płynące spore z tego faktu, że dzieci spędzają tak dużo czasu w ten sposób, jak to wpływa na nasz mózg. I powiem wam, że tak obejrzałem i do połowy to miałem wrażenie, że można by to równie dobrze udostępnić na Radio Maryja. No ale z pewnymi kwestiami się tam nie zgadzałem, z pewnymi rzeczami się tam zgadzam. Tak pół na pół bym powiedział. No obejrzyjcie, sami wyrobicie sobie zdanie na ten temat. Myślę, że wszystko po prostu trzeba w umiarze tam rozpatrywać. Kolejny film, chyba najlepszy z tych wszystkich, który również dzisiaj obejrzałem, ale jeszcze nie cały. Szaleństwo Donalda Trumpa z 2020 roku, 83 minuty, i dokumentaliści prezentują portret psychologiczny Donalda Trumpa. Specjaliści z dziedzin zdrowia psychicznego się wypowiadają, podsumowują te 5 lat jego rządzenia. Przyglądają się również ludziom, którzy wynieśli Trumpa do władzy. Ciekawy dokument. Myślę, że najciekawszy z tych wszystkich moich dzisiejszych propozycji. Szaleństwa Donalda Trumpa. Ja bym wyczekiwał filmu podobnego o naszym królu Kaczyńskim w tym momencie. Kolejna produkcja z 2019 roku, 52 minuty. Niewolnicy ery cyfrowej. Opowiada o tym, że
Generalnie mamy mnóstwo aplikacji mediów społecznościowych, z których korzystamy, i za ich poprawne funkcjonowanie odpowiadają ludzie, specjaliści. Okazuje się jednak, że są to ludzie kiepsko wynagradzani za swoją pracę. Często nie mają umowy o pracę, a przecież pomnażają zyski potężnych koncertów. Są niedoceniani i są takimi współczesnymi informatycznymi niewolnikami. Ciekawa sprawa, ciekawie się to oglądało. Niewolnicy ery cyfrowej. To również dzisiaj łyknąłem ten film dokumentalny, czyli w sumie aż 3. Filmu, którego nie obejrzałem jeszcze i raczej chyba nie zamierzam oglądać, ale i tak go udostępnię, bo może być ciekawy dla wielu z was. Francuski dokument z 2019 roku, Brigitte Bardot, obrończyni zwierząt. Opowiada o Brigitte Bardot, która w 1973 roku, kiedy to miała 39 lat i była u szczytu sławy, zdecydowała się przerwać karierę aktorską i całkowicie poświęcić w walce o dobro i ochronę zwierząt. Aktorka z natury buntowniczka podjęła bardzo odważną decyzję jak na tamtą czasę. U szczytu władzy stwierdziła, że no dość, wystarczy tego i poświęcam się dla miłości do zwierząt, no i też w sumie kina. Więc bardzo fajny dokument, który to obrazuje. Nie oglądałem, mówiłem, że nie oglądałem, ale tak sobie zerkałem z ciekawości, przewijałem, oglądałem tam fragmenciki po 5 minut i znowu przewijałem, więc myślę, że wiele osób może to zaciekawić, taka postać Brigitte Bardot. I ostatnia propozycja filmowa, Gitara, broń XX wieku. No, myślałem, że tytuł świetny. Film też francuski z tego roku, 2020. 52 minuty i stwierdziłem, że będzie ciekawy. No ale przyznam wam się szczerze, liczyłem na więcej i tak w sumie nie obejrzałem go do końca, bo mnie zanudził. No ale może kogoś zainteresuje. Opowiada oczywiście historię gitary, rock'n'rolla, folk, blues, hard rock, metal, czy też nowa fala, wszystko. Opowiada w sumie, odnosi się do dyktatur, do wojen, do rasizmu, do nierówności społecznej, więc te elementy buntu też są zawarte, tylko po prostu są to robione z jakiejś takiej perspektywy no, czysto historycznej i no, mnie nie wciągnęło na tyle. Tak więc ja polecam mimo wszystko wam te filmy. Przejrzyjcie sobie Alterkino, bo jest w czym wybierać i zwłaszcza, że to są dokumenty dość nowe, to ten rok albo 2019, więc naprawdę nie jest źle. I nie trwają tak długo, bo godzinkę można poświęcić, a często są to ciekawe rzeczy. Dobrze, no to się nagadałem sporo jak zawsze. To teraz polecimy znów w jakieś inne odmęty muzyczne. Dawno u nas nie było postpunkowej nuty, więc posłuchajmy sobie teraz kapeli. I chociaż grają postpunk, to grupa pochodzi z Hiszpanii. Kapela Arrozak i album z 2018 roku Lurzoru Hocetic i utwór Ninos Navaja. Arrozak z Hiszpanii. We'll be right back.
audycję w Radiu Underground. Kilka słów o nich, moi drodzy. W przyszły poniedziałek, za dwa tygodnie w poniedziałek w sumie, z Kalmary Małże i Presja Społeczna, bo audycja odbywa się co drugi poniedziałek od 22 do 23. Za to TZN Punk w ten wtorek zaprasza do siebie od 19 do 21. Smugły również ze swoją audycją Nocna Zmiana Folka od godziny 20, a wcześniej Hawajska Bez Ananasa, czyli Lolek, nadaje od 18. W sumie w środę się będzie działo, jak dobrze pamiętam, tak. I oczywiście audycja, jeżeli chodzi o moją, no to śledźcie Facebooka radiowego. Nie wiem, plan był taki, że kolejna audycja, kolejne nasze spotkanie dopiero wypadnie 10 stycznia, ale wszystko się może jeszcze zmienić, więc jeżeli utknę w domu z różnych powodów, to oczywiście audycję tam będziemy przeprowadzać. Więc jak będzie informacja o audycji na Facebooku radiowym, to po prostu zajrzyjcie. Jak nie będzie, no to znaczy, że audycji nie ma. Prosta sprawa. Ja chciałem również podziękować wszystkim za wsparcie radia w tym roku. Agata, M, Arkadiusz, Arek, Ar, Daniel, Szynka Drobiowa, stały patron, tak samo jak Kacper W, Dominik, Emilia, Igor, Jacek, Jan Kowalski, Karolina, Krzysztof Junior, Macieja i Mona, Mareczek, Michał, Moda, Olka i Bełkot, Radioactive Rats, Tobiasz, Tomek, Wikingowski, za to wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy dalej się rozwijać i oczywiście też tam obiecałem już jakiś czas temu, że wrócimy do nadawania na YouTube w pewien sposób punkowych domówek, więc nad tym też, jak będę miał tylko więcej czasu, to się trzeba by skupić. Zaglądajcie tam, może akurat jak mnie usadzą w domu, to wtedy się coś w tym temacie ruszy. W ten oto sposób dotarliśmy do momentu, w którym zaczniemy nasz temat główny, czyli niezwykłe zwyczaje świąteczne na świecie. Tak więc zapraszam was w tą jakże przedziwną troszkę podróż. No i mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Zaczynamy temat główny. Niezwykłe zwyczaje świąteczne na świecie. Been a naughty girl? What?
Who is this? Well, there's always next year! Santa? Wait! Ho, ho. To była grupa Tsunami Bomb z utworem Santa Claus is Coming to Town oczywiście. Ze składanki Punk Rock Christmas części druga wydana została w 2019 roku, moi drodzy. To może na początek garść ciekawostek. Oczywiście trzeba wspomnieć o postaci świętego Mikołaja, ponieważ wizerunek świętego Mikołaja, ten wizerunek, gdzie on leci saniami, to powstał w 1819 roku i został stworzony przez Waszyngtona Irvinga. I to jest ten sam autor, który wymyślił bezgłowego jeźdźca. Tak więc bardzo romantycznie. No i oczywiście trzeba wspomnieć o tym koniecznie, że Mikołaj no nie zawsze był ubrany na czerwono. Przed latami 30. istniało wiele różnych odmian Mikołaja w różnych kolorach. Ja wiem, niektórzy z was już pewnie tu podpowiedzieli pod nosem, że tak, tak, Adamie, współczesny wizerunek Mikołaja został stworzony przez Coca-Colę. Ale okazuje się, że nie jest to ścisła prawda. Bo oryginalny czerwony Mikołaj stał się popularny w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w XIX wieku, dzięki też wpływom karykaturzystów. No a współczesny obraz świętego Mikołaja, czyli taki jowialny, gruby staruszek z siwymi wąsami i brodą ubranego w te czerwone szaty, zawdzięczamy ilustratorowi do wydanego w 1832 roku poematu A Visit from Santa Nicholas, po polsku znany jako Noc Wigilijna. Tak więc nieprawdą jest, że ten obraz stworzyła w celach reklamowych firma Coca-Cola, bo to często i błędnie powtarza się przy różnych okazjach. Ja myślę, że w ubiegłym roku też takie historie głosiłem. Dalej, nie wiem czy wiecie, ale no czas świąteczny, czas Wigilii to naprawdę się okazuje wyjątkowym, magicznym momentem, dniem. I w 1914 roku podczas I wojny światowej w okopach pomiędzy Brytyjczykami i Niemcami doszło do słynnego rozejmu bożonarodzeniowego. Wymieniali się oni prezentami przez neutralną ziemię niczyją, czy też nawet grali w piłkę nożną. Nie grali granatami i nie przekazywali sobie granatów na prezenty. No ale to zaskakujące, prawda?
To cofnijmy się jeszcze dalej, może do 1640 roku. No szmat czasu, 1640 rok, Szkocja zniosła wtedy obchodzenie Bożego Narodzenia. Stwierdzili, że nie Boże Narodzenie, słuchajcie, nie istnieje. I tak to trwało aż do 1958 roku, kiedy stało się ono prawnym świętem. Tak więc kupę czasu Szkoci nie mieli Bożego Narodzenia. W 2010 roku, w okresie Świąt Bożego Narodzenia, rząd kolumbijski udekorował z tej okazji całą dżunglę światłami. No, pomysł może i dobry, tylko że chyba jakieś te światła nie były LED-owe, ponieważ drzewa się zapaliły i był pożar. No, ale chęci były dobre. Co dalej? No jak już jesteśmy przy choinkach, to jeżeli chcecie poznać użyteczny sposób, co zrobić ze swoją żywą choinką, którą tam chcecie się może często pozbyć, no to niektóre ogrody zoologiczne zbierają takie choinki i używają ich jako pożywienia dla zwierząt. Przypominam, że nie chodzi o sztuczne choinki. Co jeszcze? No, amerykańscy naukowcy nie mają co robić i zajmują się też takimi dziwnymi obliczeniami. Ostatnio opublikowali, że jeżeli święty Mikołaj chciałby odwiedzić wszystkie domy na świecie, to musiałby odwiedzać 822 domy na sekundę, aby dostarczyć wszystkie prezenty w Wigilię. Ale znając amerykańskich naukowców, to wzięli tylko pod uwagę Stany Zjednoczone, bo przecież reszta świata nie istnieje. No i na koniec ostatnia ciekawostka. Cicha noc została po raz pierwszy zaśpiewana w ramach nabożeństwa kościelnego w Austrii. I użyto gitary. Użyto gitary, ponieważ organy kościelne były tak bardzo zardzewiałe, że nie można było na nich grać, więc pierwszy raz cichą noc stworzono, zaśpiewano przy akompaniamencie gitary. Taka oto ciekawostka. Dobrze. No to co? Jeszcze raz zabrzmią Carol of the Bells, bo poprzednio włączyła mi się nie ta wersja, co trzeba, tak więc cierpcie i niech wam się kojarzy, przypomni Kevin Sun w domu. Według mnie to była bardzo, bardzo taki creepy był utwór, no ale posłuchajmy.
Bardzo fajna wersja. Carol of the Bells oczywiście. Podobają mi się wasze rozmowy na czacie. No nie będę ukrywał, że tu je zaraz zacytuję, co po niektórych, bo podejrzewam, że no mogę. Gdzie tutaj jest ten wpis? Wpis. Już tutaj mi się zaczyna polityczne gadanie. Olka napisała, jak Makłowicz zaczynał coś gotować, to ojciec siedział z notesikiem, a matka krzyczała, chyba cię pogrzało, że będziesz to gotował. I też rozprawiacie o różnych przepisach, chociaż też pojawiają się wątki polityczne. Na przykład Igor, zaraz się okaże, że PiS zmieni kolor Mikołaja, bo czerwony będzie kojarzyć się z komunizmem. No ja się dziwię, że jeszcze tego nie zrobili. Najwidoczniej są bardzo zajęci jeszcze innymi, ważniejszymi rzeczami, ale do tego wrócą. Tak samo jak do wyburzenia Pałacu Kultury i wszystkiego, co związane z komunizmem, czyli generalnie wyburzają całą Polskę. Ale myślę, że najpierw Sejm powinni wyburzyć. No dobrze, lecimy dalej, aczkolwiek też jeszcze tu zerkam na czat, ponieważ Mona napisała ciekawą rzecz. W XIII wieku potrawą wigilijną były ogony bobra, uznawanego za rybę. Był całkowity zakaz jedzenia mięsa w tym czasie, co przyczyniło się do masowego wyginięcia bobrów za złamanie postu, który trwał 180 dni w roku. Matko, karano wyrywaniem zębów. Działo się to na terenach Doliny Baryczy w XIII wieku, kiedy cystersi zaczęli hodowlę karpi. Matko, nigdy o tym nie słyszałem. No ale dobrze, że... Znaczy dobrze, źle, ale podejrzewam, że i tak ludzie mieli mało zębów, to jeszcze ich tak tutaj cisnęli. Co jeszcze? No właśnie, te ogony bobra to mnie tak troszkę zszokowało. Jeszcze tu niektórzy mówili, że z takich ekstremalnych rzeczy, no to na przykład winniczki jedli. O. No dobra, ja tam będę zerkał sobie na panel pozdrowień oraz na radiowy czat, więc jak coś chcecie, to dawajcie znać, przekazać światu. No a ja się teraz skupię na tych tradycjach wigilijnych i nie tylko tradycjach świątecznych, ponieważ takowe różne rzeczy przygotowałem, ale w sumie odwiedzimy około 20-27 krajów. 27 krajów odwiedzimy, więc zaczniemy może od Szwecji i tamtejszych zwyczajów. No Szwedzi to zawsze oryginalni byli, co tu dużo mówić. Co roku w szwedzkim miasteczku Gawle od ponad 50 lat w centrum stawiana jest wielka figura kozła, która jest wykonana w całości ze słomy. Jest ona symbolem rozpoczęcia ferii zimowych. Ta przedświąteczna tradycja cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród mieszkańców okolicznych miejscowości. Co ciekawe, pomnik jednak rzadko ma okazję dotrwać do świąt Bożego Narodzenia, bowiem prawie zawsze jest podpalany. I od roku 1966, kiedy to słomiany gigant został po raz pierwszy wystawiony, zaledwie 10 razy udało mu się doczekać Wigilii. Szwedzi swoje świętowanie zaczynają od pierwszej niedzieli Adwentu i ma tam miejsce tradycyjna uczta składająca się z lutfisk i są to suszone ryby o takim dość mdłym smaku, galaretka wieprzowa oraz głowizna. I tak, i tu zamiast, jeżeli chodzi o Szwecję, zamiast stawiania dodatkowego nakrycia dla nieznajomego przybysza, to odwiedza się samotnych i biednych ludzi. Warto również zaznaczyć, że Szwedzi nie śpiewają kolęd, po prostu wyrażają swoją radość poprzez tańczenie wokół choinki. Przenieśmy się teraz do Wenezueli. Mieszkańcy stolicy Wenezueli, Caracas, co roku przybywają na wigilijną mszę świętą na rolkach i wrotkach. Tak więc około 8 rano ulice pustoszają, a na drogę wyjeżdża tłum rolkarzy. I ta tradycja zakorzeniła się na tyle mocno, że specjalnie na tą okazję władze miasta zamykają ulice, aby wierni mogli bezpiecznie dotrzeć do kościoła. No pewnie teraz, ponieważ mamy tą pandemię, to nie będzie takich wydarzeń, no ale wyobrażacie sobie u nas, jakby tak w Polsce te starsze babcie moherowe zapieprzały na tych rolkach, na przykład po Wigilii. Ha? Fajnie by to musiało wyglądać. No z górki na pazurki. Niemcy. Swego czasu w Niemczech tradycyjnie przy dekorowaniu choinki nie mogło zabraknąć jednego elementu, mianowicie bombka w kształcie ogórka zwanego Weihnachtsgurke.
No, ozdobę umieszczano pomiędzy gałązkami świątecznego drzewka, pośród innych dekoracji i pierwsza osoba, która w Wigilię znalazła szklanego ogórka, otrzymywała dodatkowy prezent. Ponadto niecodzienna ozdoba była zapowiedzią szczęścia w nadchodzącym roku. Teraz ta tradycja powoli wymiera, ale jednak na jarmarkach bożonarodzeniowych, czy nawet w Polsce w sklepach można jeszcze kupić szklanego ogórka, bombkę w czapce Mikołaja. Tak, ogórek w czapce Mikołaja. Nie pytajcie mnie. Dania, ponieważ mamy tutaj słuchaczy z Danii, ekipa z Danii czuwa, obecna jest też na czacie, to nie mogło zabraknąć również i tego kraju. Jeżeli chodzi o Danię, to jednymi z potraw, które pojawiają się tam na wigilijnym stole, jest gęsina zapiekana z jabłkami oraz na słodko budyń z ryżem. I wedle tradycji do ryżowego smakołyku dodaje się jeden migdał, a osoba, która odnajdzie go w swojej porcji podczas kolacji, otrzymuje marcepanową świnkę. Też mi nagroda. No ale ta świnka marcepanowa ma być takim symbolem pomyślności w nadchodzącym nowym roku. To aż strach pomyśleć, że co, to dla reszty już nie ma takich życzeń. Ale to mi przypomina pewną historię, kiedy podczas robienia w domu orzechowca swego czasu wpadła spora łupina orzecha włoskiego w ciasto i każdy z domowników został o tym ostrzeżony. Oczywiście to mnie się trafił ten kawałek z łupiną, więc nieźle chrupnęło mi między zębami i zawsze jest tak, że to ja muszę coś znaleźć w jedzeniu. A wszystko zaczęło się lata temu od mojej pierwszej świątecznej czekolady z pełnymi orzechami laskowymi, w której to znalazłem ułamany fragment śruby. I od tej pory lubię czekoladę z orzechami tymi laskowymi, bo zawsze mam nadzieję na coś trafić. Ale teraz podejrzewam, że w fabrykach się zmieniły zasady produkcji i mają tam wykrywacze właśnie metalowych części, więc dupa. No ale tak było, nie ściemniam. Trochę pangroka świątecznego ze świata wam zaprezentuje teraz. Grupa Naked Aggression z utworem What We Buy. Naked Aggression z utworem What We Buy. Na panelu pozdrowień Andrzej zawitał. Andrzej napisał: cześć wszystkim, witam ciebie Andrzeju, miło cię widzieć. Na czacie rozprawiacie o różnych tradycjach, wierzeniach. Olka tutaj też zdominowała czat pozytywnie, że jest też święto związane z przesileniem, właśnie Jul, nordyckie święto, przerobione przez chrześcijan na święto Bożego Narodzenia. I że w Danii mają jeszcze zabawę w Nisce
i Nisse to małe skrzaty, co żyją w strychu, na strychu i psocą, jak nie dostają świątecznych smakołyków. I tak w przedszkolach, zakładach pracy czy w domach robi się różne psoty albo robi się coś przyjemnego. Na przykład obwiązanie papierem toaletowym krzesła w pracy, zafarbowanie mleka i takie właśnie psoty, głupotki. No i że nie dajemy marce panowej świnki, tylko Mandlergaver, czyli jakiś drobiazg. I jeszcze Olka napisała: Adam, dobrze, że nie znalazłeś palca w kiełbasie. A kiedyś przypomniało mi się, oglądałem Teleekspres, jak byłem, no w sumie dzieckiem jeszcze, to gdzieś tam ten Teleekspres w tle leciał i pamiętam, jak Orłoś mówił, że znaleziono palec w kotletach. No takie kotlety, co są mielone. O, kotletach mielonych. I to faktycznie, że pracownik tam stracił palec, nie mogli go znaleźć, partia poszła w świat. No i ktoś znalazł, ktoś wygrał taką przyjemność, ja bym nie chciał. No pokazywali to swojego czasu, była głośna sprawa. No ja akurat palca nie znalazłem, ale jak jadłem jeszcze mięso, to znalazłem kiedyś w kaszance cały świński ząb trzonowy, taki olbrzymi. Tak więc no nieprzyjemna sprawa, nie chciałbym tego ponownie przeżyć. Rozmawiacie też, widzę, o deserach i generalnie no przeróżnych potrawach, z tego co tu widzę, na przykład kartofle w karmeru. Tak więc tak to wygląda. Dobrze, wracamy do tradycji ze świata. Kraj numer 5, Włochy. No, w Polsce w większości, no i w większości krajów na świecie prezenty przynosi Święty Mikołaj. No dobra, w Rosji mamy Dziadka Mroza, ale natomiast ciekawie to wygląda we Włoszech, bo tam prezenty przynosi czarownica. Czarownica Befana. Kurczę, czuję się jakbym prowadził audycję Smugłego, Nocna Zmiana Folka, bo on takie wierzenia przeróżne ma. A propos, jego audycje już są na YouTube, więc dzisiaj miała premiera audycja na temat pogańskiej Mikołajki, więc zajrzyjcie tam na Smugłego, audycję Nocna Zmiana Folka, polecam. No ale dobrze, we Włoszech prezenty roznosi czarownica Befana. Od dawna 6 stycznia jest dla Włochów właśnie jej świętem. O ile u nas wiedźma nie kojarzy się zbyt dobrze, to właśnie w Italii każde dziecko wyczekuje wiedźmy Befany. No to w Radiu Maryja już są skreślone, pogańskie dzieci. Taki, już widzę ten tytuł, pogańskie dzieci we Włoszech. No dobrze, dzieciaki tam wyczekują czarownicy Befany niczym pierwszej gwiazdki i wedle tradycji czarownica obdarowuje je licznymi słodkościami. Co ciekawe, Befana jest utożsamieniem Starego Roku, który po okresie świąt Bożego Narodzenia odchodzi, zostawiając dzieciom prezenty. Jak głosi tradycja, grzecznym maluchom czarownica wrzuca do skarpety słodycze i zabawki, a niegrzecznym ku przestrodze kawałek węgla, popiół, cebulę i czosnek. Można również wkupić się w łaski tej czarownicy. Aby to zrobić, należy 5 stycznia zostawić na stole pomarańczę, mandarynkę albo kieliszek wina. Dobrze, lecimy do Skandynawii. Norwegia. I znowu pojawia się motyw czarownicy, jednak tym razem nie jest oznaką radości i nadchodzących prezentów. Mówimy tutaj o Norwegii przecież. I według dawnych wierzeń w Norwegii każda pani domu w dzień Wigilii chowa wszystkie miotły, mopy i szczotki do schowka. Istnieje bowiem przekonanie, że latające w świąteczną noc wiedźmy i duchy mogą je ukraść. Chodzi oczywiście o te szczotki, miotły i tak dalej, że mogą je podpierdzielić. Tak to wygląda w Norwegii, taki zwyczaj. Hiszpania. Tradycyjnie w polskich domach, jak i w wielu krajach na świecie, przed przystąpieniem do wigilijnej kolacji łamiemy się opłatkiem. Ale ciekawym przykładem jest Hiszpania, bo opłatek tam przybrał nieco inną formę. Zastąpiono go bowiem chałwą z migdałami. W Hiszpanii nosi to nazwę turroń, znany na świecie jako nugat. Jest to taki deser składający się z miodu, ubitego z białek jajka i dodatków tam orzechy, kandyzowane owoce. I ten nugat jest również nazywany chałwą, ale przybiera różne lokalne nazwy w zależności od regionu. Co więcej, tradycją wigilijną w Hiszpanii jest zakładanie czerwonej bielizny. No u nas ta tradycja jest na studniówkach, a w Hiszpanii
na tradycja taka wigilijna. I po uroczystej kolacji urządzona jest fiesta. Jak to w Hiszpanii, fiesta musi być. I mężczyźni, nie zważając na warunki atmosferyczne, wybiegają w samych bokserkach, oczywiście muszą być czerwone, na ulice miast. No, co kraj, to obyczaj. No ale jeszcze to nie koniec hiszpańskich tradycji. Ponieważ ogromną atrakcją w tym czasie jest największa na świecie loteria El Gordo, w której wygraną mogą być miliardy euro. I od 8 grudnia hiszpańskie dzieci jeszcze jest jeden zwyczaj, że od 8 grudnia hiszpańskie dzieci karmią słodyczami kłodę drewna. Ja tak jak na początku się o tym tak przeczytałem, to mówię, jak to karmią kłodę drewna? No ale się okazuje, że z tej kłody drewna no jest taki zwierzak jakby zrobiony, bo jest kłoda drewna z namalowaną twarzą i nogami przykrytą kocem. No i karmią ją słodyczami, a w Wigilię, śpiewając piosenki, uderzają w nią patykami, licząc na to, że znajdą pod nią cukierki. No tak. Odpowiednikiem naszego Prima Aprilis, obchodzonego przez Hiszpanów 28 grudnia, jest Dzień Świętych Niewiniątek. I tego dnia wszyscy robią sobie żarty, a telewizja podaje nieprawdziwe informacje. Dalej, portal na przykład De Belén to hiszpańska dekoracja, portal De Belén to hiszpańska dekoracja świąteczna, która no, przypomina naszą szopkę. I znajdują się w niej figurki świętych, ale w tej wersji hiszpańskiej jest tam też postać mężczyzny El Caganero, który robi kupę. Dosłownie, jest wypięty i robi kupę. I taka postać figuruje w szopce. Ma on przynieść mnóstwo szczęścia w nowym roku. Dość oryginalnie, prawda? Widziałem nawet te figurki w internecie. No bo w ogóle jeżeli o to chodzi, to życzenia świąteczne u Hiszpanów są dość oryginalne, ponieważ w wolnym tłumaczeniu brzmią one: jedz dużo, sraj mocno i nie bój się śmierci. Tak to wygląda. No i jeszcze kolejna dziwna tradycja związana z ekstrementami, jeżeli chodzi o Katalonię, Hiszpanię. To już wam to mówiłem, o tym kucającym człowieczku. No to dobra. Nie, no to tyle wam chciałem powiedzieć chyba, bo już mi się tutaj zdublowały te tradycje. Nie, to tyle chyba. Tak to wygląda. Dobrze, przerwa techniczna, muzyczna, ja się tu muszę odnaleźć. To teraz poleci kapela Sheep Thieves, Who Put the Gum in Santa's Whiskers. Przenosimy się teraz do Słowacji. W sumie Słowacja i Rosja. Mieszkańcy są znani z dziwnych obyczajów. Nie inaczej jest ze świątecznym obiadem. W niektórych domach praktykuje się na przykład do dziś rzucanie jedzeniem w sufit.
Głowa rodziny ma za zadanie nabrania na łyżkę solidnej porcji jednej z wigilijnych potraw, a następnie z impetem ciska nią w sufit. Jak głosi tradycja, ile jedzenia pozostanie na suficie, tyle szczęścia czeka domowników w nowym roku. Ja tylko tak sobie myślę, kto ten sufit później musi wyczyścić albo no, generalnie posprzątać. Tego do końca już się nie dowiedziałem. W tym całym zamieszaniu pewnie pies, o ile domownicy mają takiego pupila i że coś mu tam pies na pewno liczy, że mu coś skapnie z sufitu. No ale generalnie po tym wyobrażam sobie, jak wujek Tadzik bierze odkurzacz i odkurza sufit. Albo mopa i sprzątamy, myjemy sufit. No generalnie ciekawie i taka tradycja, chętnie bym to zobaczył, jak to wygląda właśnie na żywo. Słowacja i Rosja zaskakują. Dobrze, zerknijmy zatem, może coś lepszego jest w tych tak zwanych cywilizowanych krajach, jak niektórzy głoszą. No Wielka Brytania na przykład. Wielka Brytania. Jeżeli chodzi o ten kraj, no to z najważniejszych świątecznych deserów tutaj jest pudding. Nieodłącznym elementem tego dania są jego składniki. Takie dość specyficzne, bo do produkcji puddingu używa się tradycyjnie 13 składników, które symbolizują Jezusa Chrystusa i 12 apostołów. I świąteczny pudding powinien zawierać mąkę, łój wołowy, migdały, 3 rodzaje rodzynek, bułkę tartą, cukier, jajka, rum, utartą marchewkę, kandyzowane czereśnie i sok z cytryny. Wszystko okej, ale ten łój wołowy... No i tradycją jest, że podczas mieszania wszystkich składników każdy z członków rodziny powinien wypowiedzieć jedno życzenie. Co ważne, ma ono się spełnić tylko wtedy, kiedy będziemy mieszać całość zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Gotową masę odstawiamy, wymieszamy, dolewamy rumu, po czym odstawia się w chłodne miejsce. I prawdziwy świąteczny pudding gotowy jest dopiero po 3 miesiącach. Wyobrażacie sobie, że gdzieś tam to sobie tam buzuje i tak dalej? Tak więc ten pudding w Wielkiej Brytanii robi się odpowiednio wcześniej, przed Bożym Narodzeniem. I finalnie deser zazwyczaj polewa się budyniem albo brandy. I kiedy oblewamy go alkoholem, to na dodatek jeszcze się go podpala, bo ogień ma odstraszać nieszczęścia. No ja myślę, że ma wytrzebić bakterie, które się zalęgły wtedy w tym czasie. Powiem wam, że raz w życiu jadłem coś takiego, ponieważ powiedzieli, że nie, to jest dobre, że w środku są tylko suszone owoce. Nie. To było to. I powiem wam, że paskudne. Plułem dalej niż widziałem. Ale w Wielkiej Brytanii, owszem, jest jeszcze taka wersja deseru, co wygląda jak babeczki i też faktycznie zawiera suszone owoce. Jest też wersja z tym łojem i w ogóle ale jest taka wersja bardziej dla wegan, bym powiedział. Na początku to też mi nie smakowało, ale z czasem dało się do tego przyzwyczaić, także na ciepło może być. Finlandia. Przeskakujemy do Finlandii. W Finlandii na świątecznym stole nie może zabraknąć grogu. Grog to jest napój z czerwonego wina z ziołami, rodzynkami i migdałami, czyli żadnych okropieństw nie ma. Sposób jego przyrządzania nieco ewoluował w innych krajach, bowiem grogiem określany jest mocny trunek, najczęściej rum z sokiem z cytrusów i przyprawami korzennymi. No i był on niegdyś podawany marynarzom na żaglowcach i przyczyniał się do poprawy ich zdrowia dzięki dużej zawartości witaminy C, czyli zwalczał szkorbut tak zwany. No, tak więc Finlandia alkoholowo przeżywa, no w sumie zimno jest, to muszą sobie jakoś radzić. A teraz utwór dla tych, którzy nie lubią świąt, czyli Christmas Sucks, kapela The Spears. Children send by the truth like immortal gifts, and I received them.
scam. I've lost all my faith. Don't want no ham. I've got my fucking plate. It seems so silly now. I used to care somehow. I'm just a jaded creep. Grupa The Spears z utworem Christmas Sucks. Moi drodzy, a ja sobie popijam, żeby się wprowadzić w świąteczny nastrój. Nic żadnego alkoholowego raczej. Po prostu ostatnio byłem w sklepie i widziałem na półce herbatkę rooibos, ale był dopisek, że z nutą czekolady i nutą kokosa i stwierdziłem, że dobra, no to tak świątecznie będzie. Całkiem nieźle to smakuje specyficznie. Wczoraj na dodatek dokonałem kolejnej inwestycji. Mówię, ciągle tą herbatę piję. A ja kawy, tak szczerze powiedziawszy, w ogóle nie pijam. Ale zobaczyłem taką malutką, maniunią buteleczkę kawy tak dla smaku. Stwierdziłem, że kupię. Zwłaszcza, że zaintrygował mnie napis Christmas Pudding, czyli ten świąteczny pudding właśnie. Mówię, no dobra, zaryzykuję, kupię, co tam taka ma buteleczka może być. Jak nie, to będzie dla gości. A że gości nie ma, ten też sam musiał wypić. I zrobiłem sobie wczoraj. No, jak otworzyłem, no to aromatycznie. Tak. No, powiedziałbym, że świąteczny zapach. Ciężko to określić, coś więcej powiedzieć na ten temat. W smaku już nie było dobrze. Powiem wam, że tak średnio. A później mój żołądek stwierdził, że co ty we mnie wlewasz, nigdy więcej tego nie rób. Bo cały wieczór czułem tą kawę tak jakby w obiegu u siebie, więc no niezbyt. Trzeba uważać z tymi świątecznymi rzeczami jednak bardzo. Dobra, lecimy ze zwyczajami. 11 kraj, Ukraina. Ukraina słynie z choinek, które są przyozdobione pajęczynami. No w sumie za czasów PRL-u to ja coś pamiętam, że były na choinkach była rozkładana wata, to taki niby sztuczny śnieg, tak? To w szkole często było, że właśnie takie obdarte całkowicie ze wszystkiego łańcuchy, ta wata położona miejscami i jeszcze takie stare cukiery, te sopelki takie długie i pamiętam to podkradaliśmy, to pewnie były z lat 80. te cukierki, a my je jedliśmy, o kurczę, no... Te cukierki ponoć istnieją do dzisiaj. Gdzieś tam je jakiś czas temu w sklepach widziałem, więc można je kupić na wagę. Fajny pomysł. No ale na Ukrainie przyozdabia się pajęczynami i taki zwyczaj ma przynieść dobrobyt, szczęście. A jeszcze na dodatek w gałęziach choinki jest schowany plastikowy pająk, który zapewnić ma dostatek całej rodzinie. I zwyczaj umieszczania tak niecodziennej ozdoby wziął się ze starej ukraińskiej legendy. Zgodnie z nią, gdy pewna uboga Ukrainka nie mogła pozwolić sobie na przystrojenie drzewka, z pomocą przyszedł jej właśnie pająk, dekorując choinkę właśnie utkaną siecią. No, Amerykanie pewnie by stwierdzili, że to był Spider-Man. A przemilczę ten fakt i przeniosę się do Japonii. Japonia zawsze zadziwia i w sumie chyba to jest podobny zwyczaj, co na Wielkanoc stosują. Ponieważ no, w Japonii święta obchodzą są normalnie tradycyjnie, czyli domy dekorują światełkami, ludzie obdarowują się prezentami, ale dziwnym zwyczajem jest to, że potem wszyscy idą na obiad do KFC. Tak więc ustawiają się tam kilometrowe kolejki, wszechobecne są reklamy fast foodów, no a to chyba jest podobny zwyczaj do Wielkanocy, tak więc dziwnie, ale jeszcze jest coś ciekawego. W sklepach trudno znaleźć czerwone kartki z życzeniami dla najbliższych. W ogóle ten kolor jest tam unikany, bo w tym kolorze czerwonym kartki drukowane są tylko i wyłącznie na zaproszenia żałobne, tak więc tak to wygląda. Dobra, tak z ciekawości zajrzyjmy do tej Ameryki. Amerykanie co lubią? No ciężko znaleźć jakieś tradycje takie absurdalne, które by się nie wybijały, ale jest jedna. Wiecie co lubią? Amerykanie od lat 60. lubią oglądać w telewizji
obraz płonącego drewna w kominku. I ten program trwa nawet do kilku godzin i cieszy się olbrzymią popularnością wśród mieszkańców blokowisk, a nawet nowoczesnych domów. Tak więc tak, no na pewno bardzo ich rozwija ten program. Nawet na YouTube możecie sobie znaleźć takie właśnie filmy. No cóż, my Polacy lubimy oglądać Kevin sam w domu. Indonezja. Indonezyjczycy świętują już od pierwszych dni grudnia. W centrach handlowych oraz na ulicach stoją choinki pokryte watą, która imituje śnieg, czyli podobnie jak to kiedyś było u nas. Na Bali można zobaczyć choinkę przystrojoną kurzymi piórami. I tradycje świąteczne w Indonezji są bardzo zróżnicowane w zależności od grupy społecznej, bo kolację wigilijną jada się tam po prostu w restauracji, w gronie znajomych i rodzin. No chyba, że pandemia. Gruzja. Wigilia Bożego Narodzenia w Gruzji obchodzona jest według kalendarza prawosławnego, czyli 2 tygodnie później niż w Polsce. Jest to o północy z 6 na 7 stycznia. Gruzini stawiają w oknie zapaloną świeczkę, aby pamiętać czy też uczcić pamięć o zmarłych. I oprócz tradycyjnej choinki można zobaczyć czyczylak. Czyczylak to rodzaj drzewka wyrzeźbionego z drewna, przyozdobionego wstążkami, gałązkami, które ma przynieść zgodę w rodzinie. I na świątecznym stole mają wieprzowinę na różne sposoby przyrządzanie oraz takie słodkie ciastka orzechowo-miodowe gozinaki. No i Peru. Tradycja peruwiańska zakłada, że kolacja wigilijna zaczyna się o północy. No to prawie jak Sylwester. Ale tak, w normalnym dniu o północy od lampki szampana startują, no i impreza wigilijna trwa do świtu. Przysmakiem w Peru jest panetton. Jest to w sumie taka rzecz przypominająca keks, który popija się mimo upału gorącą czekoladę. Pasterka rozpoczyna się o godzinie 22 i przychodzi się z żywymi zwierzętami. W regionach górskich, w przepięknych szopkach, wiadomo, wszyscy tam się stłaczają z tymi zwierzętami. No i tak to wygląda. Fajną rzecz w Peru jest to, że przed Nowym Rokiem Peruwiańczycy wystawiają przed dom niepotrzebne rzeczy, które podpalają. Tak więc wszystko to, co tam, o czym chcą zapomnieć o mijającym roku, to wystawiają przed dom i podpalają. No, co kraj, to obyczaj. Ale posłuchamy teraz kapeli Down and Out. Merry Christmas, everybody. Merry Christmas.
nie najgorsza wersja, aczkolwiek no, Die Totenhosen też świetnie zagrywa ten utwór, ale prawa autorskie, tak więc jest jak jest. Chociaż i tu nie mam pewności, co tam YouTube z tym zrobi. Dobrze, grupa Down and Out, Merry Christmas Everybody. Lecimy dalej. Kuba, no musimy zerknąć na Kubę, bo Wigilia na Kubie nie może się tam odbyć bez pieczonego prosiaka, ryżu z czarną fasolą, gotowanej juki i głośnej salsy zamiast kolęd. Tak więc na Kubie też obchodzą Wigilię, jest to czas radości, zabawy, spotkań rodzinnych, a w Święto Trzech Króli 6 stycznia kubańskie dzieci znajdują prezenty pod łóżkiem. O! Meksyk. W Meksyku przygotowania do Bożego Narodzenia rozpoczynają się bardzo wcześnie, bo już w połowie listopada. Ulice i witryny sklepowe pełne są ozdób świątecznych i ważnym wydarzeniem jest Las Pasadas. Jest to seria 9 spotkań, podczas których ludzie chodzą ulicami z figurkami świętych, czyli śpiewają kolędy, no i też odprawiają modlitwy. Po zakończeniu procesji w domach rozbija się pinatę, w taka kolorowa, papierowa kula w kształcie gwiazdy najczęściej. Tam każdy wie, jak wygląda piniata, jest ona pełna słodyczy, więc dzieci lub dorośli później uderzają patykami i starają się to rozbić. No i potem oczywiście na gości spadają smakołyki. Co ciekawe, ta kula, piniata, jest symbolem szatana. Jej kolce to 7 grzechów głównych, natomiast kij odzwierciedla walkę ze złem. W Meksyku 23 grudnia w mieście Oaxaca odbywa się Noc Rzodkiewek. Na straganach na głównym placu wystawiane są rzeźby z rzodkiewek. I tradycja ta jest stara, bo sięga XVI wieku i funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Przy tym oczywiście wszyscy tam śpiewają, tańczą i jest pokaz sztucznych ogni. Mają też coś takiego na kształt pasterki, tylko nazywa się to msza koguta. I legenda głosi, że tej nocy, kiedy zapiał kogut, to narodził się Chrystus. Dla Meksykanów święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim okazja do świetnej, hucznej zabawy w gronie rodziny i znajomych. Islandia. No, tam to też potrafią się bawić, ponieważ długie, bo aż 16 dni. Są to 16-dniowe święta na Islandii. I pierwszym elementem przygotowań są zakupy w sklepach odzieżowych, bo według tamtejszej tradycji w święta trzeba mieć na sobie coś nowego. W przeciwnym razie można zostać pożartym przez złośliwego kota świątecznego. O tak. I jeszcze z takich ciekawostek to Islandia ma 13 Mikołajów, potomków troli, którzy mieszkają w górach i każdego dnia jeden z nich odwiedza dzieci. Czyli super sprawa, bo wychodzi na to, że od 12 do 24 grudnia grzeczne maluchy dostają łakocie codziennie. No, chyba że są niegrzeczne, no to wtedy dostają zgniłe kartofle. Tak więc, no... Zerknijmy na Łotwę. Najbardziej zapracowany w święta jest Big Cimer, czyli łotewski odpowiednik Mikołaja, który obdarowuje dzieci prezentami przez kolejne 12 dni. Tak więc no, na Islandii też mieliśmy 12 dni i na Łotwie też rozdawane są prezenty przez kolejne 12 dni. No fajnie, ale rodzice mogą zbankrutować. Podejrzewam, że to są małe jakieś upominki. Austria. W Austrii niegrzeczne dzieci straszy się Krampusem. Krampus przypomina demona i bije rózgą największych urwisów. 5 grudnia dzieci w Austrii ze strachem spoglądają przez okno, czy aby w pobliżu nie kręci się Krampus, czyli zły brat świętego Mikołaja, który czyha na te niegrzeczne dzieci z rózgą. W noc Krampusa po miastach kręci się wyjątkowo dużo takich typów z podziemnej gwiazdy, przypominających raczej demona, koziorogi, przerażająca twarz i rózga w dłoni, no taki diabeł. Tak więc no, tradycje świąteczne w Austrii potrafią przysporzyć dzieciom koszmarów, przyznać musicie. Dobrze, no to teraz kapela, która w sumie jest z nami zaprzyjaźniona, grupa The Beatles Band i utwór Rocking Around the Christmas Tree. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party, Mr. 2 hours.
grupa The Beaters Band, która lubuje się w rock'n'rollowych brzmieniach lat 60. Stylizują się na taki zespół również. Jak dobrze pamiętam, z Włoch pochodzą. No ale kontakt z nimi mamy dość często. Coś tam się odzywamy do siebie. Zwłaszcza oni, bo nie próżnują i zawsze coś nowego tam podeślą. No ale klimatyczna kapela. The Beaters Band. Gdyby zagrali ten utwór szybciej, no to myślę, że byłby fajny kawałek, takie pogo wokół choinki. O, to by było ciekawie. Brudna wspomina o kalendarzach adwentowych, że w Polsce również istnieją, tak zresztą w wielu miejscach na świecie, na przykład w Wielkiej Brytanii, jedno okienko na jeden dzień, tak? Wszyscy znamy takie te małe czekoladki i powiem wam, że no nie wiem w Polsce, któreś z dzieci by wytrzymało, żeby nie otwierać więcej niż jedno okienko. Jak ja byłem mały i dostawałem takie kalendarze, to z reguły siadaliśmy z bratem i no i heja, tak? I lecimy po kolei w losowych tam, nie wiem, to były takie małe czekoladki, że trzeba było więcej się nadłubać, niż żeby coś tam się tym najeść. No ale w Anglii faktycznie takie rzeczy też istnieją i faktycznie te dzieciaki jedzą po jednej czekoladce dziennie, co było dla mnie zaskoczeniem. Brudna jeszcze wspomina, że czasem jest tak, że są 24 skarpety i 24 miejsca na prezenty, a kalendarze są różne, nawiązują do chodzenia na roraty, bo jedno okienko to jedna obecność w roratach i u Brudnej musiała być tylko jedna czekoladka dziennie, nie można było więcej. No u mnie panowała anarchia, czyli po prostu tak, otwierało się jak leci. No, nawet są takie kalendarze Lego, nawet, że małe zestawy są. No to już marketing tu działa, moi drodzy. Dobrze, zerknijmy na kolejne kraje. 22 kraj, Filipiny. Na Filipinach święta obchodzi się, no ci to mają rozmach, bo święta tam się obchodzi przez kilka miesięcy. Kilka miesięcy imprezowania. Świąteczne lampki zakłada się zaraz po zakończeniu Halloween. No to w sumie niczym u nas te produkty na Halloween w sklepach znikają i zaczynają się święta. No ale na Filipinach obchody świąt Bożego Narodzenia są najdłużej trwającymi na świecie. O! Dobra, dalej. Australia. W Australii święta przypadają tam dość specyficznie, ponieważ na sam środek najgorętszej pory roku. Tak więc nie kojarzą się z pruszącym śniegiem. Zresztą teraz tego śniegu to tak mało. Kiedyś to było, teraz to nie ma. No ale w Australii jest to czas upałów, burz, pożarów, które są wywołane przez te ekstremalnie wysokie temperatury. Są też susze. Tak więc no ciężko im się obchodzi święta Bożego Narodzenia, no ale to nie powód, żeby porzucić ducha świąt. I swego czasu na przykład, Australijczycy są pomysłowi, swego czasu rodzina z Canberra pobiła rekord świata, udekorowała swój dom łańcuchem lampek o długości prawie 50 kilometrów. No, taki rekord świata, 50 kilometrów lampek na domu. No nieźle. Nie wiem, kto to później rozplątywał. Współczuję. Jeżeli chodzi o Australię, no to mimo upałów podaje się tam pieczeń z indyka, gorący budyń i pierniki. Jednak jest wiele sposobów na poradzenie sobie z gorącem. Tradycyjny pudding serwowany jest z lodami, a każdego roku w święta 40 tysięcy Australijczyków wybiera się na Bondi Beach w Sydney, gdzie na plaży każdy rozpala sobie grilla. Tak to wygląda. Mega grillowanie na świętowanie. Hej! Brazylia. Brazylijskie prawo pracy pociesza przed świętami każdego pracownika i oni otrzymują dodatkową 13. pensję w grudniu, co pewnie i tak niewiele zmienia, bo bieda. No ale tak wygląda w Brazylii. Cieszymy się tym, co mamy. Dobrze, że jest ta 13. pensja. Zerknijmy na państwa byłej Jugosławii, bo teraz naprawdę będzie dziwnie. Zdarzyło wam się może kiedyś przetrząsać szafy rodziców w poszukiwaniach prezentów gwiazdkowych, gdzie to oni poukrywali je? No, dzieciaki z byłej Jugosławii są bardziej bezpośrednie. Tak się składa, że w tamtych stronach na 2 tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia przypada Dzień Matki. No, myślicie sobie, że no spoko, to w takim razie dzieciaki dają swoim matkom kwiatka i buziaczka w policzek. No nie, nic z tego. Tu jest Jugosławia, czy tam była Jugosławia. No i nie, zamiast tego
pociechy przywiązują swoje matki do krzeseł i żądają wcześniejszego wydania świątecznych prezentów. Taki jest obyczaj. No, wiadomo, to jest w formie żartu, tak? Ale wyobraźnia pracuje, zwłaszcza niektórych wyobraźnia małych psychopatów. Tak się bawi była Jugosławia. No to w takim razie Syria. Może tam będzie ciekawiej. No tak nie za bardzo. Chociaż też nie jest tak zwyczajnie, bo w Syrii prezenty bożonarodzeniowe rozdawane są za pomocą jednego z wielbłądów mędrców. Więc wychodzi na to, że wielbłąd rozdaje prezenty. No jest oczywiście Polska. Staropolskie zwyczaje, choć już zapomniane, mogą również wprawić was w osłupienie. No i teraz to już naprawdę sięgam po takie zapiski Smugłego z Nocnej Zmiany Folka audycji. Wigilijne poranki nie były przyjemne dla dzieci. Klapsy od rodziców miały wróżyć dobre zachowanie w nowym roku. Ci, którzy jakimś cudem uniknęli bicia, musieli w samej koszulce 3 razy obiec dom. Szczęście i pomyślność miały zapewnić drobne kradzieże. Kto ukradł, a potem oddał kradzioną rzecz, mógł być spokojny o kolejny rok. W Wigilię i Boże Narodzenie nie wolno było się kłaść, ponieważ mogło to ściągnąć poważną chorobę. Upadająca ze stołu łyżka zwiastowała rychłą śmierć kogoś bliskiego. Na Podhalu gospodarz łamał opłatek, nazywając go imieniem kogoś bliskiego. Następnie maczał go w miodzie i przyklejał do szyby. Odklejony od szyby opłatek oznaczał śmierć danej osoby. Tak więc w Polsce to wieje grozą, jak zawsze. Ja pamiętam, że u mnie upadająca łyżka to znaczy, że ktoś się śpieszy do domu, tak? Że będziemy mieli gości, coś takiego. A o tym, że ktoś śmierć rychłej osoby, no grubo. Tak samo to, żeby tam dzieci bić, żeby zapewnić im pomyślność w nowym roku, albo to, żeby musiały przebiec dom w tym śniegu 3 razy dookoła domu. Na pewno były zahartowane po tym wszystkim, tak to wygląda. No dobrze, moi drodzy, to w takim razie polecimy teraz z grupą jaką? Grupą Offspring, która mi się kojarzy świątecznie, bo kiedyś dostałem taką kasetę od znajomego właśnie i był ten utwór i akurat to był czas świąt, więc może wam też się będzie tak świątecznie później kojarzyć. Zobaczymy. Offspring, Something to Believe In. You will follow. Well, I
that's just the way it goes. And if you look away, you'll be doing what they say. And if you look alive, you'll be single out and try. If you take home anything, let it be over to me. More single you become, better off you'll be. Something to me. Grupa Offspring, Something to Believe In, jak to Olka napisała, że a mi dzisiaj Offspring chodził po głowie. No to widzisz, to już nie chodzi może. Dobra, Brudna jeszcze napisała, że u niej w domu się mówi, jaki Wigilia, taki cały rok. I rodzice zawsze mówili, że Wigilia to musi być grzeczna, ja tylko chciałam bajki oglądać, tak, i nie sprzątać. No u mnie też się tak mówi, że tak, jak spędzisz Wigilię, tak będziesz miał cały rok. Ja powiem wam, że nieprawda, bo na różne sposoby już nieraz był człowiek zabiegany, nieraz się nic nie robiło. To wiadomo, taki przesąd. Ale jeżeli chodzi o jakieś wspomnienia, takie jeszcze z tamtego czasu, jak się chodziło do tam klasy podstawówki, nienawidziłem robienia tych łańcuchów z tego kolorowego papieru, sklejać te takie ogniwa łańcuchowe, cały się lepiłem, w ogóle nie nadawałem się do takiej za bardzo pracy technicznej, bo wszystko było posklejane klejem, każde kółko było innego rozmiaru, jedno większe, drugie mniejsze, poplamione klejem, ten kolorek cały, więc rozklejały się to, bo klej był słaby, biały, biurowy, pamiętam, uniwersalny, tak więc to była ciężka robota, no ale robiło się takie łańcuchy na choinkę, więc tak to wyglądało. No pogadałbym z wami jeszcze o różnych tradycjach, ale pomału już nasza godzina z tematem głównym dobiega do końca. Więc pozostaje czas życzeń. Prawdopodobnie to już jest ostatnia audycja w tym roku. Więc mam nadzieję, że te święta, mimo różnych obostrzeń, kombinacji, mam nadzieję, że uda wam się dotrzeć do bliskich osób, spędzić je razem i że te święta będą dla was pełne radości, poczucia bycia razem, taką wspólnotą wspierającą się wzajemnie, co jest bardzo ważne obecnie. Na pewno będę o was pamiętał. Dziękuję bardzo za to, że zaglądacie tutaj. Tak często spotykamy się, no nie tylko na audycjach, ale też no kiedyś na koncertach, ale też w innych miejscach w internecie, jakichś grupach dyskusyjnych, tak? Więc w sumie tworzymy taką rodzinę radiową, jakby nie było. Życzę wam wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, aby się nie przejadać. Pomyślcie o osobach samotnych. Może potrzebują, aby ktoś im zrobił zakupy, zwłaszcza w tym czasie pandemii. Może macie obok kogoś, kogo możecie przygarnąć, oddać nadmiar jedzenia bardziej potrzebującym, więc rozejrzyjcie się w tych najbliższych dniach dookoła siebie. Wypatrujcie sytuacji, w której komuś można pomóc. No a to uczucie takiego nagrody za pomoc no jest silniejsze niż radość z jakiegokolwiek prezentu materialnego. Może komuś coś brakuje do zakupów w aptece czy w sklepie. Czasem tak bywa. Byłem świadkiem takich sytuacji. Tak więc reagujcie, nie bądźcie obojętni na krzywdy. Wspierajmy się wzajemnie, zwłaszcza, że ten obecny reżim pewnie szykuje nam wiele form ucisku i regulacji na święta i nowy rok. Więc bądźcie zdrowi, pilnujcie siebie i swoich bliskich. Wszystkiego dobrego. Dziękuję też, że jesteście ze mną na tych audycjach. Za to chylę czoła. Dziękuję za wsparcie każdemu z was. Oczywiście na Facebooku radiowym zaglądajcie tam, bo przez okres świąteczny będę publikował wiele spraw. Ale teraz mówię takie wstępne życzenia, publikuję dla was bezpośrednio i dziękuję. A żeby nie było tak, że rozczulimy się tu na koniec, to za chwilkę posłuchacie największego przeboju muzycznego. I nie będzie to Bayerful ani Król Pangroka Iraz. Przekonacie się już za chwilę, jaki to będzie kawałek. Tymczasem prawdopodobnie kolejna audycja punkowe przedszkole będzie się dopiero 10 stycznia.
Ja. Aczkolwiek śledźcie Facebooka, bo tam będę was informował, jeżeli plany się zmienią. Wstępnie umawiamy się na 10 stycznia, ale śledźcie Facebooka, bo jak mnie usadzą w domu, to, no to to pewnie zrobię audycję. WOŚP jest przełożony na 31 stycznia, tak? Więc też takie rewolucje się odbywają. No to w razie jakbyśmy się nie słyszeli w tym roku, to oby ten 2021 był o wiele lepszy. Do usłyszenia i zobaczenia w przyszłości. Jeszcze raz śledźcie nas na Facebooku oraz na YouTube i wszystkiego dobrego. Żegnam się z wami dźwiękami bardzo popularnymi. Trzymajcie się. Someone to rely on me. Well, I guess I was just coming to cry on the face.